Zastanawiasz się, czym pojechać na wakacje? Nie wiesz, jakimi środkami transportu należy się poruszać na co dzień, by być bardziej eko? Zobacz. W dłuższą podróż wybierz się pociągiem. To najbardziej ekologiczny środek transportu. Staraj się ograniczać loty samolotem, ponieważ pozostawiają największy ślad węglowy. Jeśli musisz wybrać się w dłuższą podróż autem, zabierz ze sobą współpasażerów. Pokonując 1000 km samotnie w dużym aucie, emitujesz aż około 250 kg CO2. Jadąc z 3 pasażerami, zmniejszasz emisję do około 60 kg CO2 na osobę. Poruszając się po mieście, korzystaj z udogodnień zrównoważonego transportu, które pomagają ograniczać zanieczyszczenia powietrza, dbać o nasze zdrowie i wygląd miast. Wybieraj komunikację miejską, która staje się coraz bardziej ekologiczna, a kiedy to możliwe, staraj się jeździć rowerem. W miastach powstaje coraz więcej ścieżek rowerowych, umożliwiających wygodny dojazd do najważniejszych lokalizacji. Jadąc rowerem, dotrzesz do samego celu podróży i nie będziesz tracić nerwów na poszukiwania miejsca do parkowania. Oszczędzisz czas, a dodatkowo zyskasz ładną sylwetkę i zdrowie. Jeśli nie masz swojego roweru, wypożyczaj rowery miejskie. To prostsze niż myślisz. Jeśli możesz, korzystaj z parkingu w Park and Ride i przesiadaj się z auta do autobusu czy tramwaju. Ty unikniesz stania w korkach i opłat za parkowanie, a w centrach miast będzie luźniej, zmniejszy się hałas i będzie można oddychać czystszym powietrzem. Zrównoważony transport proponuje rozwiązania nie tylko dla miast. Obejmuje również szersze zagadnienia, m.in. produkcję pojazdów nisko- i zeroemisyjnych, wykorzystujących zielone źródła energii oraz rozbudowę połączeń kolejowych dla zwiększenia ruchu pasażerskiego oraz transportu towarów, które nie muszą pokonywać dużych odległości na samochodach ciężarowych. Zrównoważony transport pozwala dbać o środowisko i zdrowie oraz podnosić naszą jakość życia. Klimat tworzą ludzie.